Dominik Durnia dla MMA Rocks. Jesteśmy na gali Ladies Fight Night 3, a za mną jest trener Robert Złoty Złotkowski. Trenerze, jesteśmy chyba tak po 8 albo 9, nie, 7 albo 8 pojedynkach. Jak na razie w oczach trenera ta gala? Pierwszy raz jestem na gali, gdzie biją się same dziewczyny. Wygląda to całkiem nieźle, jest fajny poziom, dziewczyny są bardzo bitne, ambitne przy tym, także walki mogą się podobać. Któraś walka najbardziej zapadła w pamięć? Myślę, że czekam na tą wisienkę na torcie, na główną walkę wieczoru i myślę, że tam będzie ta kulminacja cała tej gali. Cała tutaj dzisiejsza gala trochę taka zrobiona, wiadomo, że na wysokim poziomie sportowym, ale też takie, można nazwać, że trochę show. Tutaj też na przykład styl konferansjerki, taki dużo luźniejszy, tutaj Juras razem z, ojej, zapomniałem pana... Jankesem prowadzą taką sobie trochę gadkę, żartują z ringu. Czy takie podejście się trenerowi podoba? No, bardzo, bardzo luźno prowadzą, bardzo fajnie znam Jurasa osobiście, także znam jego poczucie humoru. Ogólnie, tak jak mówię, jest to bardzo fajnie zorganizowana gala, bardzo na luzie, tak jak powiedziałeś. Fajne spotkanie do spotkania się z przyjaciółmi i do spotkań towarzyskich. No, no dobra, to przejdźmy teraz do innych spraw. Najpierw tydzień temu Jan Błachowicz stoczył swój kolejny już pojedynek w UFC. Niestety przegrany, ale wszystko, co słyszymy po tym pojedynku, no to, że główne gratulacje za postęp w stójce Janka. Czy trener mógłby coś powiedzieć o tej pojedynku? Ja myślę, że tak naprawdę cały team zrobił dobrą pracę. Wykonał to, że jak sam walka potoczyła się, że w stójce wszyscy zauważyli progres, to nie jest tak, że to jest tylko moja zasługa, bo tak jak mówię, no, cały team zwraca na pewne rzeczy uwagę, uzupełniamy się, razem gdzieś tam planujemy dane kombinacje, no, i gdzieś to wykańczamy, także zasłużone oklaski dla całego teamu. Ogólnie rzecz biorąc, jak trener ocenia właśnie te postępy Janka? No bo rzeczywiście jeszcze kilka walk temu on był nieco drewniany w tej stójce. To widać, że po prostu, tak jak sobie zażartowałem w Hamburgu, te kocie ruchy trenera Złotkowskiego, tam było widać w tej jego grze. No i bardzo się cieszę, bo to znaczy, że gdzieś ta nasza współpraca się fajnie układa, gdzie Janek jest chłonny tej wiedzy, tak jak pozostali panowie z teamu. To znaczy, że dobrze wykonujemy, zapaliśmy ten wspólny flow, dobrze wykonujemy swoją pracę i to jest najważniejsze, bo najważniejsze jest dobro zawodnika. Przed nami walka Marcina Tybury, na pewno też dużo pracy w stójce przed nim, bo rywal bardzo wymagający w tej płaszczyźnie. Jak wyglądają te prace? Mega ciężka walka, przygotowania jak zwykle, idziemy pełną parą, staramy się zrobić wszystko, żeby Marcin wygrał tą walkę, no i tak naprawdę czas pokaże, czekamy na walkę, 15 wszystko się okaże, myślę, że Marcin wyjdzie zwycięsko z tej walki. Równocześnie trener też wykonuje swoją pracę z bokserami, z zawodnikami z innych sztuk walki, z innych klubów, nie ma problemu, żeby połączyć właśnie tę pracę z wszystkimi, z podopiecznymi, no bo to są w ogromnej mierze zawodnicy na już takim najwyższym, topowym poziomie. Nie ukrywam, jest ciężko, ale zawodnicy są na tyle wyrozumiali, że gdzieś ten plan zajęć tak układamy, żeby dopasować to do każdego i żeby z każdym mógł się spotkać i z każdym przepracować jakoś tam czas do walki i przekazać mu tą wiedzę, którą powinien zdobyć. Nie mogę nie zapytać o to, że po pojedynku trener Mirosław Okniński postanowił, że całe S4 do wymiany, tylko trener Złotkowski zostaje. Czy jest trenerowi miło, że właśnie na trenera padły te słowa? Jest mi bardzo miło, że został zauważony progres w stójce Janka i zawodników S4, ale ja myślę, tak jak powiedziałem, że cały team trenerski, sztab trenerski zasługuje na to, bo pracujemy wszyscy razem. Jesteśmy jednym zespołem, który, tak jak powiedziałem, pracuje na dobro zawodnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.